Dobry wieczór Państwu. Stadion Miejski imienia Bronisława Malinowskiego, ulica Piłsudskiego, 14, 24 kolejka drugiej ligi. Olimpia Grudziądz kontra PGE GKS Bełchatów. Składy obu zespołów rozpoczniemy sobie od ekipy gości, a więc PGE GKS Bełchatów. W bramce z numerem pierwszym Paweł Lenarcik, w polu zagrają z trójką Marcin Grolik, 7 Bartłomiej Bartosiak, 8 Paweł Czajkowski, 11 Emil Tiakane, 14 Bartosz Biel, 16 Mikołaj Grzelak, 17 Marcin Ryszka, 19 Patryk Mularczyk, 21 Mariusz Magiera i 70 Marcin Sierczyński. Artur Derwin nie dokonał żadnej zmiany w porównaniu do ostatniego wyjściowego składu Bełchatowian. Jak mówiłem wcześniej i oczywiście doprecyzowując ten mój poprzedni błąd, a więc stroje koloru zielono-białego to Olimpia, natomiast Bełchatowianie w strojach, w trykotach kolorów wyjazdowych, a więc oczywiście biało-czarne. Przy piłce Olimpia gramy w Grudziądzu. Ciechanowski. Doskoczył do niego Emil Tiakane, Papikian ładne zwód i kierunkowe przyjęcie i strzał na bramkę zablokowane przez doświadczonego Mariusza Magierę, byłego zawodnika m.in. Górnika Zabrze. Krótko jednak rozegrał ten rzut wolny Papikian. Ciechanowski, dośrodkowanie na pole karne, kto to zamknie? Ale ostatecznie nie ma bramki, Iwan Oczynasz. Bartosiak miał przed sobą Kone, tutaj w przebitce wygrał to wszystko. No i teraz Tiakane po lewej stronie się rozpędza. Tiakane zagranie przez bramkę. No i teraz strzał ponad poprzeczką. Kończył tę sytuację z lewej strony boiska Mikołaj Grzelak. Jan. Tiago Alves. Szykował się na strzał, ale dobrze do niego doskoczył już Mularczyk. Tiago Alves! Nad poprzeczką. Bełchatowian wychodzą trójką. Mularczyk po lewej stronie Tiakane. W polu karnym pojawia się już Bartosiak. Jest także Bartosz Biel. Zagranie płaskie w kierunku Bartosiaka. Bartosiak strzał na bramkę. No i na bliskim, na krótkim słupku stał Wojciech Muzyk. Tiakane. Ładne przyjęcie kierunkowe do środka. Emil Tiakane strzał na bramkę. To było ładne. W kierunku Konrada Handlika, ale raczej od tego filigranowego zawodnika Olimpii to raczej byśmy nie oczekiwali, żeby walczył o piłkę w powietrzu z kimkolwiek z Gieksy. Mularczyk po lewej stronie. Mularczyk utrzymał się finalnie przy piłce. Jest cały czas Patryk Mularczyk. Czajkowski, Bartosiak. Będzie okazja dla Ryszki. Zagranie do prawej strony. Bartosiak strzał i broni. Wojciech Muzyk. Bardzo ładna akcja Bełchatowa. A Ziętarskiego, w związku z czym prawdopodobnie to właśnie od tego zawodnika, a nie, jest Ziętarski na boisku za chwilę. Częstochowa, to chyba Państwo mogą sami już sobie dopowiedzieć, że to był wynik 0-1, bo Skra Częstochowa to też jest zespół, ale teraz Grudziądz prowadzi, Olimpia na prowadzeniu, Herman Ruiz, 48 minuta, co za błąd we własnym polu karnym PGE GKS-u, 1-0 prowadzą gospodarze. Hanslik, Ciechanowski. Za plecami idzie do niego już, biegnie właściwie do niego Tiakane. Ciechanowski przed szesnastkę, Herman Ruiz. Ładny zwód do prawej nogi, jeszcze poprawi Hanslik. Uderzenie, które łapie. Finalnie tutaj Paweł Lenarcik. Wcześniej, jeżeli chodzi o środek boiska, nie chcę mówić, że to był problem, bo ze względu na kontuzję akurat musiał różne manewry na pewno tutaj wykorzystywać trener Pawlak. Tymczasem strzał z dystansu i to było dobre uderzenie Marcina Ryszki. Stronę Przemysława Kit tak lekko puchnął się w głowę Przemysław Kita. Raczej interpretuje to jako, że nie jest za bardzo zadowolony ze swojej decyzji. Teraz Tiakane po lewej stronie. Tiakane! I Muzyk musiał interweniować. Były się opady deszczu. Sierczyński. Na pole karę strzałkową i niewiele brakowało. Patryk Mularczyk. Powolutku do prawej strony Czajkowski, Bartosiak w polu karnym. Mularczyk, do niego właśnie zagranie. Mularczyk, Tiakane kończy to strzałem. I tutaj chyba rykoszyt uratował teraz Grudziądz przed stratą bramki. Nie, to było jednak nieczyste uderzenie Emila Tiakane. 83. minuta. Rozpoczęła się w tej chwili przy ulicy Piłsudskiego. Jedno pytanie, czy tutaj Olimpia dowiezie to jednobramkowe prowadzenie, czy wygra ten mecz bardzo ważny z PGE GKS-em Bełchatów. Naturalnie w związku z tym wynikiem Bełchatów ma tutaj przewagę. Mularczyk! Interwencja Wojciecha Muzyka. Tak, z piątką Damian Michalski, a więc pomimo tego, że jest to obrońca, to jednak Damian Michalski ma już 4 trafienia w tym sezonie, no i może przydać się z przodu. Zdybowicz walczy o piłkę, jeszcze Wiktor Putin, ale wcześniej wraca arbiter do sytuacji. Zdenerwowany cały zespół z Bełchatowa, ponieważ nie pozwolili tutaj sędziowie na to, żeby skończył tę akcję Wiktor Putin.
ale będzie ku temu już naprawdę bardzo trudno. Koniec meczu! Olimpia Grudziądz, PGE, GKS Bełchatów 1-0. Zadecydował gol po fatalnym błędzie Marcina Grolika, w tej chwili bardzo pocieszanego przez swoich kolegów.